Maj. Piękny miesiąc. 23 maja też wydarzyła się pewna rzecz. Upadek pewnego systemu, pewnego totalitaryzmu, który chciał zawładnąć Europą, ale nie udało się niestety. I można byłoby wierzyć w to też, że osoba, która kierowała tym systemem, też zginęła, no bo były zdjęcia, były wiadomości, były potwierdzone zgony. Ale nie do końca. Na początek chciałem uprzedzić, że ten materiał nie jest recenzją filmu, tylko jest pewnym rodzajem myśli, która będzie zakończona tak zwaną konkluzją. I tak, film on wrócił, po niemiecku no nie wiem do końca jak to wymówić, a więc nie będę się kompromitował. Wyobraźmy sobie, że Hitler żyje, że z jakiegoś powodu budzi się w 2011 roku, czy tam nawet dzisiaj. Bo oczywiście niewiele się zmieniło od tamtego czasu, 2011. Wyobraźmy sobie, że się budzi teraz na ziemi, której kiedyś stała jego willa, jego bunkier, czy co tam stało. No i budzi się. Wstaje w tym swoim wielkim generalskim uniformie. No i widzi Niemcy, widzi ten Berlin. Berlin, który przeżył dużo już po wojnie, był podzielony. I tak sobie kroczy. I zostaje przygarnięty przez pewnego kioskarza, który jest zafascynowany jego postacią, w ogóle to jak on się nosi, to jak się ubiera, jego innością, jego stylem bycia, który no już całkowicie nie jest adekwatny do czasów, w których żyje. I tak, nasz pan dyktator nie pozostawił swojego całego pomysłu na podbicie świata i stara się go kontynuować. Dalej ma to w głowie i z tego powodu staje się sławny, staje się gwiazdą, zostaje zaproszony do pewnych talk showów. Ogólnie staje się taką niemiecką paragwiazdą. Przez cały film, który jest troszkę takim rodzajem paradokumentu, bo nie mamy tam jakiejś olbrzymiej inscenizacji, to wszystko jest jakby robione na żywo. No oczywiście no, w ramach pewnej konwencji filmowej, ale powiedzmy, że to jest jakby robione trochę na tak zwanego żywca. Podążamy za tym naszym dyktatorem, za tym naszym bohaterem, który podbija serca niektórych Niemców, który zyskuje uznanie u pewnych Niemców, którzy no bądź co bądź są do dzisiaj podzieleni. No nie łudźmy się. Kraj taki jak Niemcy jest podzielony nawet bardziej niż przed II wojną światową, bo jest na kogo innego zwalić pewne problemy i troszeczkę z tego jest prawda, bo no nie łudźmy się, proszę Państwa. Wiemy jakie mniejszości co robią, jakie mniejszości co powodują. Wiadomo, nie można generalizować, oczywiście, ja się z tym zgadzam. Ale są pewne fakty, których się nie podważy i wiadomo, poprawność polityczna kiedyś no po prostu jest łamana. Kiedyś jest łamana, po prostu zamazywanie obrazu już dalej nie działa. I to niektóre oczywiście postacie wyłapują. Nasi narodowi Niemcy z pięknymi białymi oczami i białą cerą, którzy są dość skrajnie nacjonalistyczni. No, okej. Okay. Widzą w tym naszym dyktatorze, mówię, bohatera, osobę, która znowu pozwoli Niemcom wstać z kolan. No, chociaż teraz też nie są na kolanach, ale pozwoli im jeszcze raz wybić się, być takim dumnym, białym narodem, jak kiedyś to chcieli. No niestety się nie udało. Film oczywiście jest robiony na tak zwanej hali tak zwanego rajzu narodowego, czyli powstania tych narodowców, powstania tego prawego sektora w różnych krajach Europy, też mówię głównie w Niemczech, bo jak wiemy, ten kryzys migracyjny odbił się w większości na Niemcach. On stara się pokazywać to, że no Niemcy znowu się fascynują naszym dyktatorem, znaczy nie naszym, tylko niemieckim. Jest negatywne, no bo no kurczę, no taka historia, jak można do tego wracać. Stara się to w jakimś sensie krytykować. Ale taka ważniejsza rzecz, którą mówię, jest moja konkluzja, jest to, że tak zawsze było. Nasz dyktator Adolf jest jakby w pewnym sensie skazany na świat, a świat jest skazany na Adolfa. Znaczy nie mówię oczywiście dokładnie na Adolfa, tylko właśnie na takich ludzi jak Adolf. Ludzi, którzy, mówię, wezmą, szarpną za ryj naród i pokażą pewien kierunek. Nawet niech to będzie ten narodowy socjalizm, cokolwiek. Ale chodzi o ten sam fakt szarpnięcia, brania czegoś za łachy i pokazywania pewnego kierunku, bo widzicie, dopóki będą Zbigniewy z Januszami pili piwo i oglądali Ekstraklasę, dopóki pani Jadzia czy pani Krysia
będzie obsługiwała w sklepie i sprzedawała mięso czy tam chleb, dopóki, nie wiem, jakiś tam Franek czy Janek będzie sprzedawał gazety w kiosku, dopóty takie Adolfy będą nam potrzebne, bo nie łudźmy się, społeczeństwo jest w większości, no wiadomo, są różne tam części, które są nieco bardziej lub mniej, ale w większości jest niewyedukowane. Jak ktoś pomacha kiełbasą, ludzie polecą, no to jest takie właśnie przebijanie się. Ja nie chcę się oczywiście tutaj odwoływać do sytuacji w politycznej, kurczę, w różnych krajach, na przykład w Polsce. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że kraje są skazane na Adolfów. My jesteśmy wszyscy skazani na Adolfów, bo ludzie sami nas na to skazali. No społeczeństwo, większość społeczna skazała innych ludzi na takich Adolfów, bo wystarczy, że ktoś kiełbasą lepiej pomacha, powie i już jest lepiej. A więc to jest konkluzja, proszę Państwa. Jesteśmy skazani na Adolfów.